Nie pamiętam, ile on ma dokładnie. Dobra, wywalone w niego. To było, kurde, piękne, co zrobiłem. O, i przy okazji straciłem 5 złotą. Elegancko, nie no, świetnie po prostu. Chcę tego robopirata się po prostu pozbyć. No nie, no kurde. Ale bez kitu, wtedy gdyby mnie on tak nie pocisnął, to ja bym mógł dalej polecieć i bym miał, kurde, dwie pięści zachowane, albo chociaż jedną. Dobra, uciekamy stąd, jak najszybciej. O, i oczywiście znowu ta muzyka, o której wam wspominałem ostatnio. Ta muzyka, kurde, która powoduje dosłownie schizę, a przynajmniej mi powodowała schizę. Znowu tu bzit lata, Jezus Maria, nie za dużo tego bzita w tych poziomach. Ale autentycznie, jak się wsłuchacie w ten soundtrack, to jest takie trochę uczucie, jakby, kurde, nie wiem, ci coś... No, no nie wiem, ja przynajmniej tak zawsze miałem. Jak byłem mały, to się trochę tego soundtracku też bałem. Jak go pierwszy raz usłyszałem. Takie trochę schiza totalna, normalnie we łbie się aż kręci. I co ty teraz, Raymanku, zrobisz? Co ty teraz zrobisz, Raymanie? No, no to koniec let's play. Dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało. No ale ty śmieszek jesteś, bez kitu, Michał, ale ty śmieszek, ho, 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 ho. To będzie krótka sekcja, ponieważ tutaj mamy przedstawienie robopirata, robokurczaka, który sobie po prostu skacze i musimy uważać na niego. I on co jakiś czas tak będzie skakał i my będziemy mogli sobie podskoczyć, dokładnie tak jak w ten oto sposób. O, jest i troglodyta. Ty, jaki frajer. Patrzcie, on się nie da, kurde, tak sprowokować łatwo. No dobra, jednak jest idiotą. A czemu mi się wydaje, że on miał trochę dłuższą animację? Jakby za długo tak trochę w powietrzu se lewitował. Może mi się tak wydawało. W każdym razie tutaj w wersji PS1 byłyby dwie klatki. I pojawiłyby się dzieci Globoxa, które by po prostu sobie poszły dalej po zniszczeniu klatki. Natomiast tego tutaj nie mamy. Mamy natomiast luźną sekcję z rakietką. I to jest też moja ulubiona sekcja. I mówię to nie ironicznie, dosłownie lubię nawet tę sekcję. Aczkolwiek wiem, że za dzieciaka bardzo mnie ona irytowała. Bo nie powiem, że nie, ale troszeczkę żyć tutaj sobie natraciłem. I tak, tutaj w wersji PC-towo, Dreamcast-owo PS2 mamy tylko, no i wiadomo, w tych pozostałych tam PC-towych wersjach, no bo Revolution też wliczam w wersję PC-tową, dlatego że no jednak no jest inspiracją wersji PC-towej i przypomina nawet wersję PC-tową, tylko z upgrade'ami. No to tutaj mamy tylko dwa przyciski, natomiast w wersji PS1 tutaj mielibyśmy 4 przyciski do zasilenia, żeby otworzyć tamtą bramę. Tak więc taka kolejna ciekawostka, jeżeli chodzi o porównanie każdej z tych wersji. Jak widzicie, teraz sobie otworzyliśmy bramę. Tutaj sobie małe dzieci globoxy skaczą. A my teraz będziemy musieli uważać na tego robokurczaka, dlatego że on się zaraz nami zainteresuje. Spokojnie, to nie będzie żaden boss fight ani nic. Po prostu trzeba było coś takiego zrobić. I elegancko, sekcję w miarę szybko żeśmy sobie zaliczyli. I teraz coś, czego ja nie lubię bardzo i wiele chyba osób nie lubi. Chociaż nie chcę się tutaj za nikogo wypowiadać, bo myślę, że warto byłoby, żeby każdy za siebie się wypowiadał. Ale ja na przykład mega nie lubię tej sekcji, chociażby przez to, że jest ona długa i monotonna. To jest jeden z najnudniejszych... Nie licząc Świątyni Kamieni i Ognia, którą jak gracie sobie tak nie robiąc let's playa, to jest na tyle długa i tym bardziej jak robicie 100%, gdzie możecie dosłownie się trochę poziomem znudzić.
Bo autentycznie ja przynajmniej mam coś takiego, że jak robię świątynię kamieni i ognia, to to jest... Przez to, że to jest najdłuższy poziom, to jak robię 100% w tym poziomie, to mega, ale to mega szybko zaczynam się nudzić. No bo serio, to jest naprawdę mega długi poziom, a w Revolution to jest jeszcze, kurde, dłuższy poziom. Ponieważ on tam ma trochę wydłużone niektóre sekcje. Tak więc w Revolution to jest prawdziwa definicja długiego poziomu, nawet jednego z najdłuższych. A tutaj z kolei to jest... Ja nie lubię bardzo tej sekcji, dlatego że nie tyle co dużo razy ginąłem, dlatego że nie lubię bardzo poruszać się tym, czym zaraz będziemy się poruszać. Czyli statkiem. Zresztą, kurde, znacie to, bo oglądaliście pewnie inne moje let's play z Raymana 2. Co po niektórzy oczywiście, nie mówię, że wszyscy. Bo w Revolution jest to samo dosłownie. I to też mi się średnio podoba. W wersji na PS1 natomiast pominęli zupełnie te sekcje, tak więc tyle dobrze, ponieważ dzieci Globoxa po prostu ratuje się niszcząc klatki. Tak jak to było w poprzedniej sekcji. Natomiast tutaj no musimy ratować te dzieci w inny sposób trochę. I zaraz nam Aglet wytłumaczy. Zapłakana Aglet, która siedzi i nie może nic zrobić, zamiast zawołać Globoxa, który by ruszył swoją tłustą dupę i by cokolwiek zdziałał. Chociaż... Czy Globox by tutaj coś zrobił? Nie wiem. Patrząc na to, że on sam często ładuje się jak ostatni frajer w pułapki i siedzi potem i musimy ratować mu za każdym razem dupę, no to śmiem wątpić bardzo. No ona coś tutaj o Globoxie wspominała. Czyli na to wygląda, że Globox albo znowu się zgubił, albo go schwytali. W ogóle to jest ciekawe. Czy to jest prawdziwy statek robopiratów, czy... W sensie to jest ten jedyny statek robopiratów, czy oni mają, kurde, ich multum? Bo mi się wydaje, że oni mają ich dosyć sporo, tych statków. Szczerze, bo nie wydaje mi się, że oni mają tylko jeden statek robopiratów. Oni muszą mieć więcej takich, kurde, zapasowych statków, jakkolwiek to brzmi. No i to jest właśnie ta, o czym ja wam wspominałem. To jest jeden z najnużniejszych i najnudniejszych sekcji. Serio, średnio mi się podoba ta sekcja, bo okej, fajnie, to w fajny sposób jest to zrobione, że sobie latamy statkiem i w ogóle atakujemy wszystko i przy okazji ratujemy te dzieci z tych kopalni, ale po prostu, no nie wiem, nigdy jakoś, no średnio zawsze za tym przepadałem. Ale to mówię, przez między innymi długość, bo przez to, że to jest takie długie, to momentami aż się no odechciewa. I też problem jest z hitboxem, jeżeli chodzi o ten statek, bo często jest tak, że na przykład widzisz właśnie taką szparę i możesz sobie przez nią przelecieć, a tu nie. Dupa, panie Jasiu, kurde. Okazuje się, że kawałeczek zahaczyłeś tam, nie wiem, masztem, no już tracisz, kurde, życie statku. HP statku, innymi słowy, więc to jest mega denerwujące. Nie lubię bardzo tej sekcji. Ale pamiętajcie o jednej rzeczy. To, że ja czegoś nie lubię, nie oznacza, że wy nie macie prawa tego lubić. Bo jeżeli wy lubicie tę sekcję, spoko, ja do tego nic nie mam. Jakby moje zawsze przesłanie jest takie, żebyśmy wszyscy szanowali swoje zdanie. Jeżeli ktoś ma inne zdanie, no to uszanuj w takim razie moje zdanie. Ja twoje zdanie jak najbardziej szanuję. Więc w ramach takiego kompromisu ty też mógłbyś moje zdanie uszanować, no nie? Ja wychodzę z takiego założenia i myślę, że to jest całkiem fajne założenie, ponieważ nie jest ono jakieś inwazyjne, jakkolwiek to brzmi. Na przykład ja wiem, że jest dużo fanów wersji Dreamcastowej i żeby nie było, żebyśmy się źle zrozumieli, bo ja mam nadzieję, że ten let's play nie zostanie odebrany jako próba ciśnięcia po wersji Dreamcastowej, dlatego, bo tak, bo mam takie powody i tak dalej, takie zapotrzebowanie, whatever. No, i zaczynamy od zera. Świetnie, po prostu świetnie. Dobra, tutaj nas jeszcze nie było, więc warto byłoby tutaj skręcić sobie. Już na zaś po prostu sobie odpalę kółko, żeby sobie pospamić i poniszczyć tutaj pewne przeszkadzajki, które będą mi uprzykrzać życie.
Tak więc mówię, no nie chciałbym, żeby ten let's play został odebrany jako, nie wiem, próba pociśnięcia wersji Dreamcastowej, żebym ja mógł się wyżyć czy coś takiego. Nie, bo to nie jest tak, że ja nie lubię wersji na Dreamcasta, że ja nie wiem, jestem jakimś wrogiem publicznym numer jeden wersji Dreamcasta. Ale uważam, że jeżeli coś jest, co w mojej opinii jest takim nonsensem i bez sensu totalnie, to mam prawo to wytknąć, robiąc let's play. No lepiej, lepszy chyba taki let's play, gdzie ja trochę mówię wady i zalety gry, niż żebym cały czas wychwalał grę w niebo, głosy i tak dalej. Ja uważam, że to jest lepsze podejście, no ale jeżeli ktoś to traktuje jako, nie wiem, hejt mocny na gierkę, no to okej, no wasze zdanie. Ja tak nie uważam i nigdy nie uważałem, ponieważ mówię, lubię Dreamcastową wersję, ale mój problem, jeżeli chodzi o wersję Dreamcastową, jest taki, że uważam, że ludzie bardzo mocno przeceniają tę wersję. W sensie, okej, jest pod wieloma względami fajna ta wersja, no bo wprowadza fajne zmiany graficzne. No ale kurde, w mojej opinii, no wioska Globoxów, o której już niejednokrotnie tutaj mówiłem, jak nawet pierwszy raz zwróciliśmy na to uwagę, w mojej opinii, no wypada po prostu średnio. No lepiej zrobiona została w wersji Revolution, bo jest przede wszystkim większa, jest trochę więcej tam do zwiedzania i tak dalej, a tutaj to jest taka mała wysepka, w której jedyne co jest fajne, no to okej, wchodzisz do tam środka takiego bajorka i tam zaczynasz te minigierki, jak zdobywasz te wszystkie kryształowe globy. I co tam jeszcze było? No te minigierki również są w Revolution, tak więc no, jak nie pokażę tutaj, no to let's play z Revolution jest, tak więc jeżeli ktoś jest ciekawy, co to dokładnie były za minigierki, no to polecam serdecznie obczaić. W sensie let's play. I coś ja chciałem jeszcze powiedzieć, coś miałem na końcu języka. Coś miałem na końcu języka, ale nie wiem co. No i przede wszystkim, no okej, Dreamcast też dodał parę zmian graficznych, jak na przykład to, że jest więcej na przykład krzaków lub jakichś innych takich detali, których nie było w innych wersjach gry. Co trzeba powiedzieć i trzeba podkreślić na plus, bo ładnie to się czasami komponuje w niektórych poziomach, bo widać, że te poziomy, gdzie na przykład zwracałem często uwagę, że no mogłyby być lepiej jakoś zagospodarowane, w sensie, żeby nie było takiej pustki, to raptem ta pustka została trochę wypełniona w wersji Dreamcastowej. No ale co z tego, skoro w mojej opinii, no ta wersja jakoś szczególnie się nie wyróżnia od wersji PC-towej, czyli Nintendo 64. Dosłownie to jest to samo, tylko że z lepszą trochę grafiką i z ewentualnym, no nie wiem, no właśnie widescreenem, no i wioską Globoxu, którą wszyscy się dosłownie, no może nie wszyscy, ale duża część fanów podnieca po prostu. Jakby okej, fajnie. Fajnie, że mamy coś takiego. No ale z drugiej strony, nie wiem. Nie wiem, uważam, że jest to fajna wersja, ale dupy ona w mojej opinii nie urywa. Ale polecam sobie zagrać, po prostu. Polecam sobie zagrać każdemu, żeby sobie każdy zagrał. Jeżeli ktoś nie grał, no to macie teraz możliwość zagrania sobie i tyle. I tu już chyba jest końcówka. Ta jest. Chyba mamy wszystko, co nie? Wszystko mamy? Powiedz, że tak. Tak jest, wszystko mamy. Jezus Maria. Dobra, okej, nie narzekajmy, bo ten poziom przy okazji cały przegadałem, no nie? Ale jednak, no jednak, gdybym nie miał tematu do poruszenia, no to trochę byłoby ciężko. Trochę byłoby ciężko. A tak to przy okazji trochę z wami przegadałem ten temat. W sensie przegadałem ten poziom. Te sekcje, o. Moje dziecko. Patrz, Aglet, masz wiele więcej dzieci. Udało mi się wiele więcej ich uratować. Ale teraz będzie coś, przez co, o właśnie. Teraz przynajmniej ja nie będę musiał narzekać, że to tylko w wersji Dreamcastowej jest, ponieważ oberwie się przy okazji wersji na PS1, wersji PC-towej, Nintendo 64 i wiele innych poza Revolution. A dlaczego? Ponieważ w wersji Revolution po tej cutscence nie dostalibyśmy tej maski. Nie, moi drodzy.
Mielibyśmy ekskluzywnego bossa do Revolution, który nazywa się Grolem 13 i przez wielu fanów jest uznawany jako gówniany boss. No, w mojej opinii nie jest gówniany, a przy okazji jest więcej sensu, ponieważ to, co zostało teraz zrobione w ten sposób, że dziecko Globoxa daje nam ostatnią maskę Polokusa, jest zrobione w bardzo leniwy sposób i pokazuje, że to jest bardzo zraszowane. Ja tak uważam i w zasadzie chyba nawet nie tylko ja tak uważam, ponieważ co im szkodziło dać tego czwartego bossa, nawet tego zasranego Grolema 13? Co im naprawdę kurde szkodziło? Czy korona z głowy by im spadła w tym momencie? Serio, bo to jest bez sensu totalnie. Nie wiem, mnie to wkurza bardzo, bo to każda wersja poza Revolution zrobiła to w taki leniwy sposób, że szkoda gadać. No ale dobra, zdobywając tą czwartą maskę, przebudziliśmy Polokusa, który zaczął nam mówić, że już się obudził ze swojego snu i tak dalej, że problem jest taki, że on w powietrzu jest... On jakoś tak powiedział, mi się zawsze to myli, że on jakoś tak podkreślał, że on w powietrzu jest słaby jak dziecko, ale na lądzie, jak on sobie tak stoi, to on może atakować i jest w ogóle nieśmiertelny, czy coś takiego. Coś takiego on gadał, jeżeli przekręcę czy coś, to sprostowanie dam wam w adnotacji, bo zawsze to tłumaczę. I chyba to nawet w napisach w Raymanie 2 na PC, na po polsku było to nawet wytłumaczone. Z tego co pamiętam. W każdym razie przeszliśmy sobie przez ten cały totem Polokusa, no bo to no, na takim totemie sobie stoi, więc mam prawo chyba tak to nazwać. Dobra, tam walić ten bonusowy poziom, którego tak czy siak nie będę przechodził. Iron Mountain zaliczone, więc teraz czas na Prison Ship albo Shit. Zawsze lubiłem tak przekręcać. Do Brzytwobrodego przyleciał gość, specjalny gość. Ta jest postać z zupełnie innej gierki. Taki crossover trochę nam tutaj wszedł. To jest generał jakby z gry. Czekajcie, jak ona się nazywała? Zawsze o tym wspominałem, bo kiedyś chciałem tę gierkę nagrać. Ona wyszła na PC-ta, Nintendo 64. Nie wiem czy na Dreamcast, ale na pewno na PC-ta było. W każdym razie ten generał nam tutaj przedstawił Grolgota, czyli robota, który ma zamiar udusić i zrobić krzywdę Raymanowi. Zresztą można było zobaczyć po cutscence, gdzie ten generał przedstawiał Grolgota. No i tyle, no i wymienili się tutaj kasą, ten odsprzedał mu tego robota i ten mu tam oczywiście uwierzył, w sensie generał Brzytwobrodemu. I ta muzyka, która leci, jest po prostu świetna. Podkreśla bardzo finał tej gry, dosłownie, no nie? No i tak jak widzicie, jesteśmy teraz na statku więziennym, który jest atakowany przez Polokusa, bo dosłownie to, co teraz się tutaj dzieje, to, że on się tak, ten statek jakby wygląda katastrofalnie, co to w ogóle za słowo? To, że ten statek wygląda na taki mega zniszczony i tak dalej, no to jest sprawka Polokusa, który został na ziemi i atakuje z ziemi ten statek, bo my jesteśmy teraz w powietrzu dosłownie, autentycznie my jesteśmy teraz w powietrzu, a Polokus sobie tam na swojej, że tak powiem, na swojej platformie stoi i atakuje dosłownie ten statek. I przy okazji Polokus wybija też robopiratów, których tutaj nie widzimy, ale oni są fabularnie teraz wybijani przez Polokusa i przez chyba nawet przyjaciół Raymana, bo tam chyba Lee się dołączyła do całej tej sprawy, no i prawdopodobnie Clarki pozostali. Gdybym robił poziom na 100%, to oczywiście byłbym striggerowany, ale nie robimy na 100%, więc lecimy sobie po prostu przez poziom jak przez masełko. Przez masełko po Devil Eye'u, jakkolwiek to brzmi. Ej, no lubię Devil Eye'u, proszę się nie śmiać. Dobra, co tutaj mamy? Tutaj mamy centrum dowodzenia. W tej sekcji chyba... Nie, była chyba na PS1, ale ona była ucięta, ta sekcja.
Ja pierdzielę, ci robopiraci to się w ogóle nigdy nie nauczą. Przecież Rayman tyle ich wybił. Oni dalej chcą się naparzać, bez kitu. No zaraz i tak stracę swoją złotą pięść, więc w sumie jest mi to wszystko jedno. A my chyba teraz z Ninjosem walczymy, no nie? Tak, Ninjos to jest. No oczywiście w tej części to nie jest Ninjos, bo to jest zwykły robopirat, ale w wersji na PS1 jest nazwany jako Ninjos. A nie, mamy jeszcze złotą pięść. Czyli jedna złota pięść mi przeżyła. Fajnie, kurde, świetnie. Szkoda tylko, że teraz już nie będzie mi ona na nic potrzebna. Ale okej, dobra, no niech będzie. Skoro tak ma być, to czemu by nie?